To sprawia wrażenie takie, jakby człowiek w kołysce leżał. Hello! Ostatnio zaopatrzyłem się w hamak. Z tej okazji dzisiaj potrenuję sobie rozkładanie tegoż śpiulkolotu. Już tak sobie spaceruję po tych polach tutaj pewnie w pół godziny w poszukiwaniu dwóch sensownych drzew w odpowiedniej odległości. I chyba znalazłem. Wow. Może jednak nie? Jakieś to drzewo takie. Takie nie bardzo. No ale nie brakuje tu innych. Także do dzieła. Mój hamak będzie wisiał na dwóch takich podwójnych linach. One muszą z kolei być wkoło drzewa zawiązane w taki oto sposób. Jedna lina, druga lina, także mogę rozkładać hamak, który jest jednocześnie tą saszetką. Jakkolwiek to brzmi. Mówiłem, że hamak ten jest jednocześnie saszetką. Dobra, teraz najtrudniejsza część. Te liny wkoło drzew oplecione muszę przywiązać do tego. W tego typu węzełkach to ja jestem kiepski. Dość długo uczyłem się sznurować buty. No, hamak wisi. Tutaj na tej instrukcji jest takie coś. Szczerze mówiąc, nie wiem, o co to chodzi. Tutaj po prostu przywiązałem to na takie klasyczne guski. Jak wiąże się buty. Także absolutnie proszę się nie sugerować tym. To nie jest poradnik, to ja się uczę w tej chwili. Dobra, wiekopomna chwila. Będę na to siadał. Także żurawie gdzieś lecą. Fajne. Wow. No, szczerze mówiąc, to myślałem, że to się nie uda. Ale
Udało się, leży się w tym wygodnie. To jest taki bardzo delikatny, cienki materiał. Może jakiś nylon, coś w tym rodzaju. On jest chyba przy okazji lekko rozciągliwy, bo naprawdę jest tak, no tak fajnie się na tym leży, jak na takiej trochę chmurce. Ciekawe doświadczenie. Super. Siadając za pierwszym razem, miałem też takie wrażenie, że ten hamak wywróci się do góry nogami jakby i że fiknę tam na ziemię, ale nic takiego, nie ma miejsca. Motyl, motyl. Motyl. W lutym. Tak. Dzisiaj jest 27 lutego. Jest tak ciepło, że jestem w samej bluzie. No ale jeszcze słów kilka o hamaku. Powiem wam, że genialnie się w tym leży. A jeszcze to, że on się tak delikatnie buja na boki, to sprawia wrażenie takie, jakby człowiek w kołysce leżał. Po prostu coś genialnego. Fajny, podmokły teren. Taki nieco bajkowy, baśniowy. Są, proszę państwa, są żurawie. Pierwsze w tym roku. Czas na kawusie. Oczywiście chcąc palić ognisko w pobliżu hamaka, trzeba zwrócić uwagę na to, z której strony wieje wiatr, żeby nam tego ognia nie zdmuchnęło na hamak. Także dzisiaj w absolutnej większości wieje stamtąd, tak z południa, południowy wschód wieje w tym kierunku. Dlatego też ognisko było tu. A gdy tak popatrzyłem sobie w górę, to zdałem sobie sprawę, że przed rozłożeniem hamaka
Dobrze by było sprawdzić, czy nie ma nad nim jakichś niebezpiecznych gałęzi czy konarów. No i co? Kończymy imprezkę. Dzisiaj tutaj nocował nie będę. Ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie to zrobię. No niewykluczone, że właśnie w tym miejscu. Test hamaka zakończony powodzeniem i to z wynikiem lepszym niż pozytywny. Dosłownie. No nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wygodne. Leżałem sobie, puściając się lekko na boki i patrząc korony drzew i one też sobie tak fajnie falowały. No, coś pięknego. Co jeszcze? No, to, że to jest małe, mieści się w plecaku, niewiele waży, w przeciwieństwie do namiotu, który też jest duży. Co do namiotu, chyba pójdzie w odstawkę. No hamak jakby bije go na głowę prawie we wszystkim. Co jeszcze? No wiadomo, no namiot mogę sobie rozbić w zasadzie gdziekolwiek. Natomiast hamak, no to muszę mieć dwa sensowne drzewa. Te sensowne nie są w żadnym wypadku. No i w sensownej odległości. No one w sensownej odległości też nie są w żadnym wypadku. No ale lekkość, niewielkość, wygoda, no same plusy. I to chyba wszystko. A więc dzięki, pozdro i tymczasem.